Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską Konkel z portalu Czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 24 do 30 lipca 2017 roku. Iza, co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu dużo się będzie działo i będziemy troszeczkę popędzani przez planety do zdecydowanego działania. Poniedziałek specyficzna aura, Wenus ustawi się w opozycji z Saturnem, ale jednocześnie Merkury utworzy trygon z Uranem. To oznacza, że z jednej strony y, sprawy dotyczące współpracy lub spraw finansowych nie będą może idealnie się układać, jakbyśmy chcieli, ale wysyłanie maili, spotykanie się z ludźmi, y, załatwianie spraw urzędowych i związanych z dokumentami może w tym pierwszym dniu tygodnia bardzo dobrze nam pójść. Y, pierwsza połowa tygodnia ogólnie nie sprzyja. Kupowaniu czy targowaniu się, ponieważ będzie trudno nam uzyskać niższą cenę. Wenus w opozycji z Saturnem też nie sprzyja podpisywaniu umów takich długoletnich, ponieważ coś możemy przeoczyć lub jakieś warunki umowy będzie nam trudno wynegocjować, więc lepiej nie zgadzać się tak, dla świętego spokoju, przeczekać jeszcze ten tydzień i od przyszłego tygodnia zacząć z nową energią. Tym bardziej, że od środy bardzo dobry czas dla osób, które kupują, handlują, uczą się podróżować. I załatwiają różne zawodowe sprawy, ponieważ Merkury przechodzi do znaku panny, w którym czuje się bardzo dobrze. Druga połowa tygodnia sprzyja więc osobom, które podróżują, które nawiązują nawet kontakty i też dobry czas na planowanie już budżetu na następny miesiąc, negocjowanie różnych rzeczy dotyczących wyjazdów czy budżetu domowego też. Bardzo niekorzystny jeden aspekt na niebie jest w tym tygodniu. W czwartek słońce ustawi się. W koniunkcji z Marsem. Już od niedzieli zeszłego tygodnia ten, ten Nów i blisko Marsa wypadał, natomiast Słońce powoli zbliża się przez cały tydzień do Marsa, żeby w czwartek stanąć w tym samym miejscu Zodiaków znaku 2. A to oznacza, że czwartek może być bardzo nerwowym dniem. Ludzie będą reagować nie, nieadekwatnie do sytuacji. Nie, nie upierajmy się przy swoim, bądźmy bardziej ugodowi. Nie wchodźmy w dyskusję z osobami, które nie panują nad swoimi nerwami, ponieważ nie tylko może nam to popsuć dzień, ale też negatywnie wpłynąć na najbliższe tygodnie, więc bądźmy czujni i jeżeli jest coś trudnego, nie róbmy tego w czwartek, bo zbytni pośpiech lub zbytnie nerwy mogą popsuć coś, co wcale nie jest takie trudne i już w przyszłym tygodniu o wiele lepiej się uda. Weekend będzie bardziej odpoczynkowy, po tych wszystkich nerwach i tym załatwianiu różnych spraw na ostatnią chwilę. W Wenus, która ustawi się w sekstylu z Uranem, pozwoli nam. Nam odetchnąć, odpocząć, znaleźć nowe hobby i od, znaleźć taką odskocznię od dnia codziennego. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce na początku tygodnia będą miały dużo ważnych nowych zadań do zrobienia. Barany szczególnie będą chciały być w tym tygodniu przewodnikami rodziny całej, kierownikami wszystkich w pracy, więc trudno będzie przed baranami uciec. Jeżeli postanowią coś zrobić, to postawią na swoim. Ten początek tygodnia też może być trochę niespokojny, ale pomimo tego wiele spraw uda się Wam załatwić, więc nie zatrzymujcie się. Jeżeli ktoś się Wam sprzeciwia, to po prostu starajcie się postawić na swoim. Za to od środy już taka energia też przy Was trochę bardziej spokojna. Merkury w znaku panny będzie mocno sprzyjał planowaniu różnych wakacyjnych wyjazdów. Więc jeżeli jesteście baranami, które jeszcze jakimś cudem nie wiedzą, dokąd chciałyby jechać, to merkury w drugiej połowie tygodnia pokaże Wam, gdzie są w tym roku najfajniejsze wakacyjne szlaki, na których znowu będziecie przewodnikami całej rodzinnej wycieczki. Lwy bardzo zadowolone z siebie, bardzo radosne i słońce i Mars dodają wam energii, dodają wam Animuszu, dodają Wam też szczęścia i powodzenia w sprawach towarzyskich i w miłości. Nie ma kogoś takiego, kto mógłby w tym tygodniu zatrzymać lwa. To jest tydzień, w którym same sukcesy, na wakacjach bardzo dużo sportu, w pracy sporo sytuacji, które rozstrzygną się na Waszą korzyść. Ale od czwartku planeta Merkury już nie będzie przemierzać Waszego znaku Zodiaku, więc też trzeba będzie trochę zwrócić uwagę na to, ile macie pieniędzy w portfelu. Oczywiście nie grozi Wam na szczęście nędza ani bankructwo, ale pod koniec tygodnia starajcie się... Wściągnąć swoją chęć kupienia wszystkiego, co tylko wpadnie wam w ręce, żeby się nie okazało, że w niedzielę w portfelu jest pusto i trzeba chodzić do byka na przykład pożyczać znak Strzelca, Strzelce, Strzelce, tak. Właśnie. Strzelce jeszcze jako nasz ostatni znak powietrzny, w tym tygodniu będą raczej skupione na zabawie, przyjemnościach, nie będą się absolutnie przejmować żadnymi problemami i trudnościami. Początek tygodnia sprzyja różnym ambitnym planom, sprzyja też uprawianiu sportu, ale od czwartku trochę więcej poważnych spraw przed Strzelcami. Merkury przypomni wam o tym, co obiecaliście rodzinie, swoim krewnym, trzeba będzie dotrzymać tego, a dopiero potem będzie można pójść się bawić. I też planeta Merkury Ustawi się w takiej konfiguracji do znaku strzelca, skąd będzie sprzyjała różnym korektom wakacyjnych planów. Więc, jeżeli okaże się, że ktoś opowie Wam o jakimś ciekawszym miejscu niż to, które planowaliście odwiedzić, to nie ma co się tym martwić, nie ma co się za długo zastanawiać, tylko trzeba jechać tam, gdzie rzeczywiście dzieje się coś ciekawego. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu będą bardzo zdecydowane w działaniu. Szczególnie byki w tym tygodniu będą chciały wszystko załatwić w jednym dniu, ale też mogą być narażone na, na czy kontuzję, czy zdenerwowanie, czy nerwy, czy nawet konflikt z kimś, kto jest wyżej postawiony. Więc w tym tygodniu byki powinny odpuścić, chyba że ktoś będzie wam chciał coś zabrać, to wtedy ruszajcie do ataku, walczcie o swoje, byle nie w czwartek, bo wtedy to natężenie nerwów może być największe. Od środy bardzo dobry czas dla tych byków, które chcą podróżować lub które szukają pracy. Merkury będzie bardzo Wam sprzyjał. Panny natomiast będą bardzo dobrze zorientowane w tym, co się dzieje, we wszystkich nowinkach. Od środy Merkury będzie przebywał w Waszym znaku Zodiaku, a to oznacza, że macie większe szczęście do wyjazdów, ale też do szukania nowej pracy i zakończenia starych spraw i zaczynania jakichś nowych, fascynujących projektów. W Tygodnia, też dla panien bardzo dobry czas na krótki odpoczynek, mimo że ten merkury bardzo będzie was mobilizował i trochę rozpraszał, bo tyle będzie rzeczy ciekawych, nowych do zrobienia. Koziorożce natomiast w tym tygodniu powinny troszeczkę zwolnić, troszeczkę odpocząć. Słońce, które jest cały czas naprzeciwko waszego znaku Zodiaku, radzi wam, abyście zajęli się sprawami rodziny, sprawami partnerskimi i dali sobie troszeczkę czasu na życie uczuciowe. W weekend, więc koziorożce obowiązkowo muszą pójść na randkę albo z spotkać się z przyjaciółmi. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki również bardzo chętnie wybrałyby się na jakąś randeczkę, imprezę, grilla albo wycieczkę. Szczególnie bliźniaki w tym tygodniu będą wyjątkowo rozrywkowe, radosne i wesołe, będą też miały dobrą rękę do pośredniczenia między różnymi osobami, więc jeżeli ktoś się kłóci, jest na kogoś zły albo jest z czegoś niezadowolony, to bliźnięta bardzo chętnie podejmą się roli gołąbka pokoju i w tym tygodniu rzeczywiście okaże się, że macie zbawienny wpływ na różne osoby. Koniec tego. Dnia, czyli dni czwartek, piątek, sobota i niedziela też jest czasem, kiedy wasz intelekt będzie pracował na pełnych obrotach, merkury zacznie Was bardzo mocno wspierać, będzie przynosił same dobre pomysły, więc różne intelektualne niezwykłe odkrycia są możliwe, a jeżeli jesteście w pracy, to jakiś genialny pomysł zawodowy albo wyjątkowe natchnienie może na bliźnięta pod koniec tygodnia wstąpić. Wagi będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie, bardzo wesołe. To jest dobry czas, żeby poznawać nowych ludzi, żeby być w towarzystwie, żeby też w miłości może w jakiś sposób zwiększyć swoje szanse, umówić się z kimś na spotkanie, na kawę w tym tygodniu planety bardzo mocno dbają o to, żebyście się dobrze bawili i żeby absolutnie niczego wam nie brakowało. Od środy tylko radziłabym wagą bardziej uważać na różne dokumenty, domowe wydatki, portfel, jakiś sprzęt, który zabieracie ze sobą na wakacje, dlatego że merkury może sprawić, że jakieś rzeczy się zgubią, za to inne się znajdą i trzeba będzie po prostu wiedzieć, gdzie co leży, żeby potem nie wpadać w panikę, że gdzieś zginęło albo że czegoś żeście zapomnieli. Więc jeżeli szykujecie się na wakacje, to pod koniec tygodnia trzeba zrobić porządną listę tego, żebyście po prostu wiedzieli, co gdzie jest. Wodniki za to nie muszą się absolutnie niczym martwić. Wodniki będą bardzo towarzyskie, będą mogły liczyć na to, że inne osoby pomogą im, im w potrzebie. To jest dobry tydzień, żeby zawierać nowe znajomości, żeby być wśród ludzi, żeby też cieszyć się tym wakacyjnym czasem, a nie spinać z powodu pracy albo innych obowiązków. Planety będą mocno Wam pomagać. Jedynie w czwartek uważajcie ponieważ opozycja słońca z marsem będzie naprzeciwko waszego znaku zodiaku i wtedy może się okazać, że tam gdzie dwie osoby się kłócą, no wy nie skorzystacie. Więc jeżeli ktoś chce was wplątać w jakieś intrygi albo wpuścić w godzenie różnych zwaśnionych stron, to lepiej poproście bliźniaka o pomoc, a sami się w to absolutnie nie pchajcie. Znaki wodne, czyli raki skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą miały dużo do zrobienia, ale będzie też bardzo dużo miłych spraw. Raki w tym tygodniu powinny pilnować swoich finansów i też zrobić ewidencję, co komu pożyczyły, ile kto jest wam winien, bo to jest dobry tydzień, żeby szybko wyegzekwować właśnie te długi. I też raki, które gotują, które lubią spędzać czas w kuchni. W drugiej połowie tygodnia będą miały dużo natchnienia. Merkury w znaku panny też sprawi, że. Przeczytacie ciekawą książkę, coś Was zainspiruje, co może się okazać też jakimś dobrym kierunkiem rozwoju nowego zawodowego. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą bardziej podminowane niż inne wodne znaki Zodiaku. Słońce w koniunkcji z Marsem będzie w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku, a to oznacza, że byle co może wywołać awanturę, byle co może Was zdenerwować. Nie przebywajcie więc w miejscach czy w towarzystwie osób, które nie są Wam zbyt przyjemne. I też w tym tygodniu nie rzucajcie się z motyką na słońce, bo niektóre skorpiony w tym tygodniu mogą podstanowić, zrobić wszystko to, co planowały przez cały lipiec, albo nagle ktoś podjudzi Was i będziecie chcieli wejść na wielką górę, mimo że nie macie na to w ogóle ochoty, więc dla skorpionów w tym tygodniu rada na spokojnie mierzcie siły na zamiary na siły i przede wszystkim w weekend odpoczywajcie. Ryby natomiast, które w tym tygodniu będą troszeczkę nieufnie podchodzić do innych ludzi, powinny zaufać swojemu instynktowi, rzeczywiście nie rzucać się w każdą nową znajomość. Wenus w opozycji z Saturnem, która będzie działać nieharmonijną kwadraturą na Wasz znak zodiaku, sprawią, że nie każdy będzie Waszym przyjacielem i też ze strony innych ludzi mogą spotkać Was nawet jakieś nieprzyjemności czy niemiłe komentarze. Nie przejmujcie się tym, im bliżej końca tygodnia, tym będziecie bardziej w otoczeniu, bardziej sprzyjają Osób. I też dla ryb, które coś planują, jakieś duże wydatki finansowe, podejmujcie ostrożnie w tym tygodniu takie decyzje. Nie rezygnujcie z tego, co się Wam należy, i jeżeli nie jesteście przekonani do jakiegoś zakupu, poczekajcie kilka dni, i w przyszłym tygodniu będziecie o wiele lepiej mogli ocenić sytuację. Dziękujemy. Po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl i życzymy miłego tygodnia.